Tomasz Adamek, gdyby ktoś jemu powiedział i wszystkim, którzy go trenowali, oraz mnie, który opisywał jego pierwszy sukces w 95, kiedy wygrał w kategorii średniej 75 kg w Płońsku Mistrzostwa Polski, że on będzie walczył z Kliszkami, to ja bym powiedział, że to są szaleńcy, a ja się nie znam w ogóle na boksie, a więc to w ogóle było, to nie wchodziło w rachubę. Kliszko w 95 roku w Italii został wicemistrzem świata w Berlinie. Miałem okazję tę walkę z Liozinem komentować, przegrał, przegrał minimalnie. Władimir przegrał tam z Krasniczym, rok później Wejle przegrał z Liozinem, ale na olimpiadzie jako najmłodszy w superciężkiej zdobył złoto. Mówię o Władimirze. Później zawojowali błyskawicznie zawodowe ringi. Angelo Dandy w 96 roku, jak byłem z Przemkiem Saletą u niego na Florydzie, to było przed walką, drugą walką Gołoty z Bołem, powiedział: panowie, nadchodzi czas Kliszków. Człowiek, który był absolutnie skoncentrowany na boksie amerykańskim, zakochany w nim. On doskonale widział, co się święci. Wiedział, że w Ameryce nie ma dobrych ludzi w amatorstwie. I ci goście wykorzystają swoje gabaryty przy, powiedzmy, niezłych umiejętnościach technicznych, nietypowości w Italii. I to się wszystko stało. Nie trzeba było długo czekać. A to, że świat im w dużej mierze pomógł, bo jakby nie wypluł na Kubie, nie urodził się drugi Teofilo Stefenson czy Felix Savon, tylko Solis, który zakochał się w urokach doczesnego życia po ucieczce z Kuby, a o boksie trochę zapomniał, bo to był niewiarygodny talent. No, pięściarz, który naprawdę mógł powalczyć z olbrzymami, bo on umiał walczyć z olbrzymami. Wielki zasięg, szybkie ręce, no i naprawdę wielki bokser. Natomiast to jest chyba jedna z moich największych rozczarowań, jeśli chodzi o przejście z boksu amatorskiego do ciężkiego, to jest Vladimir Solis. A wracając do Tomasza Adamka po tej walce z Aguilarą i po wrześniowej przede wszystkim, no deklasacji ze strony Witalia Kliczki, jak te szanse, mówi się o tym, że za rok Tomasz Adamek może się zmierzyć tym razem z Władimirem. Ja bym nie wracał już do walki z Witalijem Kliczką, bo to był, jak powiedziałem, skok na kasę, skok na dużą kasę, a jednocześnie zmierzenie się z czymś wydawało się to taka, no, mission impossible, prawda? A więc, no i troszkę potłukł się przy tym Adamek, spadł z wysokiej góry, ale ja myślę, że on dosyć szybko wejdzie, ponieważ to jest pięściarz, który umie boksować i przy tej mizerii kategorii ciężkiej mam nadzieję, że będzie mi dane oglądać jego pojedynek na przykład z Powietkinem, może właśnie z takim Solisem, jeśli faktycznie wróci. Na walkę z Hejem raczej bym nie liczył, bo Hej, jeżeli wróci, to na walkę z Kliczką też o wielkie pieniądze. I to wszystko. Z Władimirem, no być może dojdzie do takiej walki, będzie kolejny skok na wielką kasę. Natomiast na razie to jest absolutnie niemożliwe i powiem szczerze, no, w takiej formie fizycznej, jakiej jest Władimir Kliczko, i w takiej formie, jakiej widzieliśmy Tomasza Adamka w walce z Aguilarą, to są dwa różne światy i do takiej. Taka walka nie ma z punktu widzenia czysto sportowego większego sensu, bo Adamek ją po prostu przegra. Nie da rady, no nie da rady. Natomiast sam nie wiem, który tak naprawdę z tych braci jest lepszy. Bo to są zawsze takie pytania, czy lepszy był Muhammad Ali, czy lepszy był, powiedzmy, no nie wiem, właśnie Mike Tyson i tak dalej. To są pytania, które zawsze pozostaną bez odpowiedzi. Stąd te różne klasyfikacje, rankingi, bawią się w to ludzie, ale to jest tylko i wyłącznie zabawa. Prawda wychodzi w ringu, kiedy się spotykają tacy zawodnicy. I prawda wyszła, kiedy spotkał się Tomasz Adamek z Witalijem Kliczką. Ale raz jeszcze będę powtarzał to jak mantrę, że Adamek dokonał rzeczy naprawdę wielkiej. Z boksera kategorii średniej, 75 w boksie amatorskim, przez kategorię półciężką, junior ciężką, to też mi się wydawało prawie niemożliwe, że on będzie tak dobrze boksował w kategorii cruiser. Przecież kategoria cruiser w boksie zawodowym to jest normalnie kategoria ciężka w boksie amatorskim. Ta ciężka, w której boksowali Andrzej Gołota na Igrzyskach Olimpijskich, w której walczył Felix Savon, sześciokrotny mistrz świata amatorów. Czagajew też zaczynał od tej kategorii, zdobywał ten swój pierwszy odebrany tytuł. I to można wymieniać długo, 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 długo. Tak naprawdę zawsze
trzeci bokserzy boksujący w kategorii ciężkiej najczęściej byli lepsi od tych bokserów, bo byli sprawniejsi, byli szybsi od tych bokserów boksujących w kategorii super ciężkiej, prawda? Natomiast i oni bardzo szybko przechodzili do kategorii tej normalnej ciężkiej, byli w boksie, w tej kategorii, przekategorii, walczyli w boksie zawodowym, a niektórzy, tak jak Ali, przechodzili z kategorii półciężkiej, tak jak Evander Holyfield, Michael Moore, który zaczynał jeszcze jak amator w kategorii średniej i tak dalej, tu można powiedzieć. Natomiast dzisiaj jednak troszkę zmieniły się warunki fizyczne zawodników. Dzisiaj mamy tych dwumetrowców coraz więcej, ludzi, którzy potrafią ten wzrost wykorzystać. To już nie są tacy ludzie jak kiedyś, ci, którzy walczyli w latach 20. Jak pojawiał się Primo Carnera, to wiadomo było, że jest potężny, ma prawie 2 metry wzrostu, ale jest wolny. No jest po prostu tam, no, jego sprawność w porównaniu ze sprawnością braci Kliczków to jest absolutnie nieporównywalna, prawda? A więc Tomka absolutnie będą zawsze w takich sytuacjach ograniczać gabaryty. Gdyby przy tych swoich umiejętnościach miał uderzenia Mike'a Tysona, to jeszcze miałby argument. A z takim uderzeniem trzeba się urodzić. Tego się nie da poprawić, dobijając jeszcze 5-8 kg. Powiem odwrotnie. Droga, którą by ewentualnie Adamek chciał pójść, im więcej mięśni, więcej kilogramów. Ostatnio powiedział o tym bardzo mądrze Ronnie Shields. Nie ma sensu. Nie będzie ani więcej siły, ani silniejszego uderzenia. Trzeba ważyć około 98, góra 100 kg. Wtedy będzie szybkość, a szybkość w przypadku Adamka jest decydująca, plus jego umiejętności techniczne. No i jak ja zawsze będę powtarzał, może troszkę wyżej tą lewą rękę, wtedy ja będę osobiście spokojniejszy. A myślę, że jego trener również. Trochę więcej charyzmy by się przydało Rogera Bloodwarda w narożniku, żeby trochę więcej nieraz pokrzyczał troszkę, pożył razem z Adamkiem w takich ważnych walkach, bo te walki ważne nadejdą.